Moi drodzy, z okazji, że właśnie jestem w pięknych okolicznościach natury, czekam na ziomeczkę, mogę wam opowiadać trochę o tej sprawie z Julią. O tej sprawie z Julią i jakby wypowiedzieć się jakkolwiek tak, no, żebyście przestali mi zadawać wreszcie pytania, bo strasznie dużo osób do mnie pisze o wyjaśnienia, a ja naprawdę nie jestem jakimś adwokatem czy cokolwiek, ale no, postaram się, żebyście coś z tego zrozumieli i nawet nie wiem do końca, co mam powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo ani coś źle, ale postaram się. Więc ogólnie sprawa się ma tak, że jeśli ktoś z was by jeszcze nie wiedział, co jest całkiem możliwe, przez 3 lata chodziłam z Julią do gimnazjum i jakoś tak od połowy pierwszej klasy do końca trzeciej klasy się z nią przyjaźniłam. Z małymi przerwami. Przerwa była jedna, rok temu w wakacje, ale myślę, że nie będę tego tematu teraz poruszała, bo to jest mniej ważne. Aczkolwiek... Może ma to jednak jakieś znaczenie. Nie będę mówić, o kogo chodzi, pewnie się domyślacie, ale Julia poznała pewną osobę i przez to po prostu mnie odstawiła w kąt. Tak nagle. No i po kilku miesiącach przeprosiła i znowu się przyjaźniłyśmy, aczkolwiek jakby dość mocno to do mnie trafiło. Do tej pory jest mi trochę z tego powodu przykro, ale już mniejsza o to. No i przez te około 3 lata byłam z Julią na bliżej, jak się dało, bo widywałyśmy się praktycznie codziennie i codziennie byłam praktycznie u niej w domu i siedziałyśmy razem, rozmawiałyśmy o wszystkim, nie miałyśmy jakichś takich zahamowań przed sobą. Tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej to było z mojej strony, bo teraz już nie jestem pewna niczego ze strony Julii, aczkolwiek tak chyba było. Była najbliższą mi osobą, której zawsze mogłam zaufać i powiedzieć wszystko i myślę, że ona traktowała mnie tak samo. Byłyśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko. No i w tym roku pojawił się Piotrek. No i wiecie, jak to jest. Jakby kiedy wasza przyjaciółka się zakochuje, chcecie dla niej tylko i wyłącznie szczęścia, tak? I cieszycie się jej szczęściem i kibicujecie jej strasznie, plotkujecie o tym cały czas i tak dalej, i tak dalej. I tak samo było u nas. Ja się bardzo cieszyłam, że Julia pierwszy raz w życiu jest tak poważnie jakimś zainteresowana i zakochana, prawdopodobnie tak. I jakby byłam bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa, że ona jest szczęśliwa. Szczęśliwa. I moim największym marzeniem było po prostu, żeby to wyszło. Ale z czasem zaczęło się okazywać, że to nigdy nie wyjdzie. Właśnie odkryłam, że jak nagrywam tak story jedno po drugim, to ucina połowę tego, co ja mówię i przepraszam strasznie. Teraz będę nagrywała takie pojedyncze już. No i tak, na początku było tak, że Julia była bardzo zauroczona. No i jakby myślę, że nie będę streszczała całej historii, czy tam opowiadała po prostu całej historii miłości. Chodzi o to, że na początku było dobrze, a z czasem zaczęło wychodzić coraz więcej problemów. Na przykład Julia nie mogła wstawiać na story żadnych chłopców, nawet tych, którzy byli w szkole, na przykład kiedy robiłyśmy jakieś zdjęcie na jej Instagrama, chociażby na story, nie mogło być nawet kawałka chłopaka na nim. Niech mi ktoś napisze, czy wy rozumiecie, co ja w ogóle mówię, bo jakby jak ja oglądam swoje story, zanim je wstawię, to nie ucina w ogóle moich jakby wypowiedzi, a jak oglądam jak już się doda, to ucina, więc... Ogólnie Julka miała z góry ustawione, z kim może się zadawać, a z kim nie. Do tego stopnia, że nie mogła się spotykać z żadnymi chłopcami i musiała to ukrywać przed Piotrkiem. Nie mogła żadnego chłopca followować, ani nic mu lajkować, bo to też było przestępstwem, a tym bardziej, jak ten ktoś był z kolektywu typu LTE albo Wi-Fi, to już w ogóle była drama po prostu jak zakończenie świata.
Aha, i nie mogła też się zadawać blisko z dziewczynami, które były innej orientacji niż hetero. Miała wiele ograniczeń i wiele musiała ukrywać. Mam nadzieję, że teraz to wszystko powychodzi, dlatego że zależy mi na dobrze Julki, ale zaraz dojdziemy do tego, jak to się stało, że w ogóle pytacie mnie, czemu mnie teraz już nigdzie u niej nie ma na żadnych mediach. Zaraz się dowiecie. Więc wracając. Miała wiele ograniczeń, to znaczy chciałabym na samym początku sprostować jedną rzecz, jeśli chodzi o wygląd Julii. Nie kazał jej nikt farbować na blond włosów. To było tak, że po prostu ja miałam taki platynowy blond kiedyś, jakiś tam czas temu, i Julia stwierdziła, że ona też chce mieć taki sam kolor włosów jak ja, i później planowałyśmy zrobić takie różowe pasemka po bokach razem, no i przez chwilę takie miałyśmy. Właśnie cały blond i te różowe pasemka. Przez chwilę tak było i jakby ta inicjatywa wyszła sama od Julii, więc nie wymyślajcie naprawdę czegoś, że Patryk jej kazał z tymi włosami, no bo to akurat tak nie było. Za to jeśli chodzi o inne kwestie wyglądu, to z tego co na pewno wiem, Piotrek kazał Julce wyciągnąć wszystkie kolczyki z twarzy. Na przykład tunele, z tego co mi mówiła, sama z własnej woli wyjęła, bo po prostu przestały jej się podobać i stwierdziła, że za dużo jest roboty z ich utrzymywaniem i tak dalej. Aczkolwiek jeśli chodzi o septumaną strilla, to została do tego zmuszona przez swojego chłopaka. Raczej zaszantażowana emocjonalnie, bo ich relacja opierała się, kiedy byłam jeszcze w temacie, nie wiem jak teraz jest, głównie na szantażu emocjonalnym ze strony Czuksa. Także tak, kolczyki musiała wyjąć, musiała też zacząć się zupełnie inaczej malować, ponieważ Piotrek był zdolny do czegoś takiego, aby dzwonić do Julki na przykład w czasie openera i opierdalać ją, że jak nie zmieni tego i tego w makijażu, to oni zrywają, bo ona wygląda na przykład jak kolorowe gówno. A co do obioru, to szczerze mówiąc nie mam pojęcia, bo jakby nie chcę też się wypowiadać na jakiś temat, co do którego nie jestem w 100% pewna, także co do obioru wam nie powiem i nawet nie wiem, jak się teraz Julia ubiera. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś o wiele bardziej inaczej niż kiedyś, aczkolwiek na pewno to się w jakiś tam sposób zmieniło. No i nie wiem, czy ja to jest ingerencja, aczkolwiek nie podejrzewam, żeby to też było jakiś, wiecie, wymóg ich związku czy cokolwiek. Było bardzo, bardzo wiele sytuacji, kiedy po prostu Julia płakała godzinami, nawet nie tylko godzinami, i robiła sobie po prostu straszne rzeczy, żeby tylko nie myśleć o tym, jak ten człowiek ją ranił i prawdopodobnie nadal rani. Bo jakby, nie wiem co wy o tym sądzicie, ale ja w momencie, kiedy widzę, jak ona wstawia na story, jak mówi, że wszystko jest świetnie, że mamy się niczym nie przejmować, że to wszystko o Piotrku nie jest prawdą i równocześnie ma zabandażowane nadgarstki, to chyba coś jednak jest nie tak. Ja przez ten cały czas, kiedy coś jej się działo, starałam się przy niej być. Wiem, że wiele innych osób, z którymi mam jakiś tam kontakt, jakikolwiek, również starało się przy niej być i te osoby też się z nią kiedyś przyjaźniły. I po prostu ja przez cały czas byłam dla niej, kiedy tylko potrzebowała, przynajmniej się starałam i wydaje mi się, że dobrze się wywiązywałam z tego obowiązku. Jakby widziałam to wszystko, co się dzieje, tak? I starałam się jej tłumaczyć, po prostu tłumaczyć, nie złością, nie krzykami, po prostu z czystego, dobrego serca, ponieważ kochałam ją jak przyjaciółkę, tak? I była dla mnie ważna. I starałam się jej przetłumaczyć, że to nie jest dobra osoba dla niej, że on ją rani i że on ją niszczy. Ale ona nie chciała tego zrozumieć, do tej pory nie chce. Zaczęła po prostu tracić kontakt z każdym, kto był dla niej wcześniej w jakikolwiek sposób ważny. Ja nie wiem, jak jest w tej chwili, ponieważ wyrzuciła mnie ze swojego życia. Dlatego, że na początku starałam się mówić tylko delikatniej, że coś jest z Piotrkiem nie tak. Aż w końcu wystawiła mnie w te wakacje kilka dni pod rząd.
i później wyjeżdżała do Hiszpanii i powiedziała, że spotkamy się po jej powrocie, a ja powiedziałam, że wątpię, skoro ciągle mnie wystawia i nie może się spotkać, bo jest zajęta Piotrkiem i nikim innym. No i wtedy ona się na mnie wkurzyła. Wyzywała mnie strasznie, była zdenerwowana, jakby. No, ja rozumiem, że miłość jest ślepa i nie mam jej już tego za złe, jest mi tylko i wyłącznie przykro. Po prostu chodzi o to, że ja nie wiem teraz, jaki jest w jej życiu i zastanawiam się tylko, czy ona ma jeszcze jakichkolwiek przyjaciół, więc jeśli wiecie coś o tym, czy ma jakichkolwiek przyjaciół, to możecie mi powiedzieć, bo ciekawi mnie to właściwie, czy ma kogokolwiek oprócz Piotrka jeszcze. Jeśli nie ma nikogo innego, to by tłumaczyło, czemu tak kurczowo się jego trzyma. Po prostu chcę wam tylko powiedzieć, że Julia jest bardzo, bardzo zmanipulowana i nikt nie jest w stanie jej pomóc. To jest najgorsze. Wiem, że wszyscy się o nią martwicie. Ja też się martwię i znam dużo, bardzo dużo osób, które kiedyś były z nią blisko i też się martwią, ale jeśli ona sobie sama nie uświadomi, co jest nie tak, to nikt jej w tym nie pomoże. Taka jest prawda. Na pewno takimi głównymi jej najlepszymi przyjaciółkami, nie wiem, czemu tak zrobiłam, przepraszam, to nie miało być obraźliwe, były dziewczyny, z którymi do tej pory mam kontakt właściwie. Kasia Ostrowska, Natalka Gąsiorowska, Ala Pels i jakby byłyśmy jej najbliższe. A teraz zostałyśmy potraktowane po prostu jak gówno. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak wy to czujecie, dziewczyny, ale z tego, co wiem, praktycznie to samo, co ja odczuwacie, więc po prostu możemy się o nią martwić. Możemy. Właściwie nie wiem, co po prostu chodzi o to, że nikt jej nie pomoże i zostawiła wszystkich. I jakby za przeproszeniem takie pierdolenie, że ona sama z siebie chciała zmienić otoczenie. To jest dla mnie taki bullshit po prostu. Wywaliła ze swojego życia wszystkich, dosłownie wszystkich, oprócz Piotrka, jeśli chodzi o bliskie osoby. Przynajmniej ja tak wiem. Nie wiem, jeśli się mylę, to przepraszam. Naprawdę bardzo się martwiłam o Julkę. Starałam się to okazywać najlepiej, jak mogę, a zostałam, że tak powiem, kopnięta w dupę. Nie wiem, w sumie, co jeszcze mogłabym dodać. Takiego, o czym chcielibyście wiedzieć, bo tak naprawdę powiedziałam i tak dużo i mam nadzieję, że nie powiedziałam za dużo, ale robię to dlatego, że wszyscy martwimy się o Julkę i po prostu jest wam jej żal i mi też jest jej trochę żal. Jest mi żal samej siebie, że drugi raz pod rząd po roku, prawie równo roku, dałam się potraktować praktycznie w ten sam sposób i bardzo mi na niej zależy, ale mam wrażenie, że to już nie jest ta sama osoba i że to nie jest ten sam człowiek, z którym ja się przyjaźniłam kiedyś i myślę, że to jakkolwiek ratuje mnie przed tym, żeby nie popaść w jakiś obłęd, że straciłam przyjaciółkę, bo mam wrażenie, że to jest inna osoba niż ta, z którą się przyjaźniłam. Przepraszam, jeśli coś było dla was niejasne. Jeśli dużo osób jeszcze o coś mnie zapyta tak na DM-ach, to odpowiem tutaj. Albo wiecie co, dam wam to takie dopytanek. I przepraszam, jeśli się jąkałam czy coś. Po prostu stresuje mnie to trochę i tak. I to chyba tyle. I miłego popołudnia, miłego wieczorku.